Dwie metody na stałe powiększającą naszą pojemność stresową, to jest regularne uprawianie pięciu czynności albo tych, które chcecie w miarę regularne, które czynią nas optymistami. I bywanie typem A w pracy, ale bez przesady, bez stawiania sobie za dużych wymagań, i odpoczywanie bywanie typem B, gdy tylko nadarzy się, na, się potem okazja. Ale mamy też te metody takie doraźne, czyli tak jak wspomniałem, otwieracie o, kran trochę stresu wam się usuwa z waszej pełności stresowej i macie miejsce na kolejne zdarzenia na następny dzień. Te rzeczy, to, które nam pomagają, to oczywiście odpoczynek, ale poza nimi, poza odpoczynkiem są również trzy inne. Jedną z nich to jest odreagowanie, takie zmniejszenie silnego napięcia stresowego. To można zrobić na wiele sposobów. Napięcie można zmniejszyć przez płacz, nie ma w tym niczego złego. Napięcie można zmniejszyć przez śmiech, poczucie humoru, przez taniec, przez śpiew, nawet przez krzyk i znowu przez aktywność fizyczną. Także, Również wiecie, gdy, o, o której wspomnieliśmy przedtem, gdy macie taki moment, że ten wasz stres jest za duży, proponuję na przykład poskakać na skakance, czy pobiegać po schodach, albo się pośmiać, albo rzeczywiście yy, nawet, po, yy, na, nawet popłakać. To jest jedna, jedna z metod. Druga z yy, metod to jest yy, aktywność fizyczna, która. Yy, Rzeczywiście się pomaga ten stres zmniejszyć poprzez zmniejszenie napięcia, ale też bardzo spokojne oddychanie. Czyli to, co mówiliśmy o zawałowcach, że oni uczą się oddychania i skupienia tylko na oddechu, nie tylko zwiększa im poziom właściwych substancji w mózgu, bo to trochę tak jakby medytowali, ale również daje odpoczynek krótkotrwały i zmniejsza poziom stresu. Jest też taka ciekawa metoda oddychania, gdy ten poziom stresu jest ogromny, to proponuję, żebyście wtedy skupili się na takim oddechu, żeby wdech był robiony tak, że wasz brzuch się wypina, dalej powietrze dociąga klatka piersiowa, a potem powoli je wypuszczacie. Róbcie bardzo powolny wdech, zatrzymajcie chwilę na, na pół sekundy powietrze w płucach, i dopiero, i później róbcie wydech. Ten wydech w optymalnej sytuacji byłby najskuteczniejszy, gdyby trwał dwa razy dłużej niż wdech. I to też Wam znacząco zmniejszy ten poziom napięcia, gdy on jest za duży. No a trzecia rzecz to jest koncentracja na jakiejś jednej czynności. Koncentracja na jednej czynności. Czyli na przykład, jeżeli w tym momencie sprzątacie mieszkanie, to zajmijcie się tylko sprzątaniem mieszkania, starajcie się nie myśleć o niczym innym. Jeżeli ktoś z Was pali papierosy i niestety wychodzi na tego papierosa, co oczywiście jest niezdrowe, ale jeśli skoncentruje się tylko na smaku tego papierosa, to. To, na, to będzie to dla niego y, pomocne, a też dzięki temu, że się na tym tylko skoncentruje, to prawdopodobnie będzie trochę mniej y, tych papierosów każdego dnia wypalał. Y, y, dużo ludzi, którzy te, w tej chwili rozmawia z nimi na szkoleniach online, mówi: zamykam się w pokoju i słucham muzyki. Albo ktoś mówi: e, po prostu si siadam sobie na balkonie i patrzę na przyrodę, patrzę na listki. To jest właśnie koncentracja na jednej czynności i to jest bardzo pomocna metoda, żeby no, po prostu zmniejszyć poziom swojego napięcia stresowego.